Restauracja Sensa w Zielonej Górze, samo centrum miasta. Idziemy coś zjeść. Czas w kawiarni, a w zasadzie restauracji Sensa, mija wolno, ale nieubłaganie. Piwka pół już nie ma. Foty idą na Facebooka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i żarcie się robi. Przyszły porcyjki z restauracji Sensa. Ekstrawaganckie. Ekstrawaganckie. A to schab z kością. Nic, jesteśmy głodni, trzeba coś zjeść. W tej chwili ludzie muszą odżywiać się zdrowo, a nie źreć. Dobra, zabierajmy się do tego Bożego posiłku. Zobaczymy. Jaka kość? Dobra, trzeba coś zjeść. Po długim spacerze po Zielonej Górze każde mięso, każdy kurczaczek i każdy schab z kością smakuje. I ziemniaczki też. A to zdrowe to fasola. Fasola. I nie ziemniaczki, tylko ta marchewka. Czarny ryż. Czarny ryż zdrowy. Długoziarnisty. Obiadek w restauracji Sensa zjedzony. Do końca. No nie było trudne. Nie było trudnym to zadaniem, biorąc pod uwagę objętość tego posiłku, ale puste miejsce w żołądku wypełnimy objętościowo produktem browaru tyskiego, książęce. Co dla żołądka śmietnika to na talerzu, a co dla księcia to książęce. A żona, o, widać, że najedzona. A kość zostanie rzucona. Zielona Góra, 30 kwietnia 2015 roku. Zjedliśmy ten Boży posiłek, skromny, ale treściwy. Jak zwykle człowiek wszystko musi doprawić piwem. Ile tam? 88,50. Kurde. Co tak tanio? Dobra. Dzięki. Dzięki Ci, Panie Boże. Już płacimy. Także jak masz ochotę, knajpka fajna, troszeczkę dietetyczna, ale wierz mi, w tej chwili naprawdę zdrowie jest najważniejsze, a nażrać się możesz w domu. Filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia. 30 kwiecień 2015 rok, Zielona Góra. Także dokańczamy dwa piwka, czerwone, książęce i pilznerek z soczkiem.
i czas do naszego hoteliku Amadeus w Zielonej Górze na ulicy Jedności. Nie powiem, że narodowej.